W poprzednim odcinku zaczęłam mówić o tym, co joga zmieniła w moim życiu. Co zmieniłam w swoim życiu z pomocą jogi. Było 5 punktów. Teraz przechodzimy do kolejnych. A więc, co zmieniłam w swoim życiu dzięki jodze? 6. Oddech. To kolejna rzecz, którą zrozumiałam dopiero niedawno. Uważałam, że po prostu się oddycha. No i tyle. No każdy oddycha. W jodze zwraca się uwagę na oddech. Ruch jest zsynchronizowany z oddechem. Zaczęłam się uczyć oddychać głęboko. Zaczęłam pracować z pranayamą. To są ćwiczenia oddechowe. I nagle zrozumiałam, że całe życie oddychałam płytko i szybko, dając ciału informację: jesteśmy w stresie. Na oddechu skupiał się Wincenty Lutosławski, który na początku XX wieku dzięki jodze wyleczył się z ciężkiej choroby. Prawdopodobnie o podłożu neurologicznym. O tym mówiłam w odcinku 7. Wincenty stworzył coś, co można nazwać polską jogą. Opierała się ona głównie na świadomym oddychaniu. Oddech to coś, za co jestem jodze bardzo wdzięczna. 7. Duchowość. Zwykle dowiadujemy się po pewnym czasie, że joga to nie tylko ćwiczenia, ale cały system filozoficzny, rozbudowany, spójny, tworzący się tysiące lat. Patanjali, uważany za ojca jogi, żył w II wieku przed naszą erą. Jest autorem Yoga Sutr, pierwszego jogicznego tekstu. Joga, ćwiczenia, to tylko jeden element całej układanki, która służy rozwojowi osobistemu, mądrzejszemu życiu i podążaniu ku oświeceniu. To, co mnie zaskoczyło w Indiach, to mantry wypowiadane w wielu życiowych sytuacjach. W szkole jogi przed lekcją odśpiewujemy modlitwę w intencji nauki. W szpitalu ajurwedyjskim przed zabiegiem w intencji powodzenia zabiegu. Masażystka modląca się nad golasem leżącym na łóżku do masażu to niezły odpór. Ale tak jest. Wypowiada się mantry przed sesją jogi. To ma wielkie znaczenie, bo każde działanie ma sens duchowy. Oczywiście nie wyśpiewuję mantr przed zmywaniem talerzy, ale dzięki temu doświadczeniu inaczej spoglądam na wszystko, co robię, poprzez intencje. 8. Świadomość, rozwój. Przez ćwiczenia uwalniamy napięcia w naszym ciele. Robimy to w ciszy, ze świadomością, uważnością. W końcu stajemy wyprostowani, otwarci, pełni energii. Joga znaczy jedność. Czy też łączyć. To piękny przekaz. Wszyscy jesteśmy jednością i z tej perspektywy nie ma ludzi obcych, jak mówi Donna Farrie w książce Joga Sztuka Życia. O tym było w odcinku 8. O tym samym mówił Yogananda w autobiografii jogina. Jeśli joga ma służyć rozwojowi duchowemu i wspierać nas w drodze do oświecenia, uczymy się dobrego życia, akceptacji, rozumienia, świadomości, uważności. Polubić siebie, zgodzić się na siebie. To może być trudne zadanie, wiem, bo się z tym zmagam. Myślę, że joga pomaga mi w zrozumieniu siebie i pogodzeniu się ze sobą. 9. Medytacja. Nigdy wcześniej nie medytowałam. Medytacja daje niezwykły spokój, wyciszenie, osadzenie. Przychodzi mi z wielkim trudem, ale widzę jej wielkie znaczenie. 10. Dyscyplina. Codziennie rano wstaję, żeby poćwiczyć. Jadę do szkoły jogi albo ćwiczę w domu. Zaczęłam dostrzegać, że codzienne, żmudne działania przynoszą efekt, a przekroczenie swoich ograniczeń przynosi wielką satysfakcję. 11. Ajurweda. Dzięki jodze poznaję ajurwedę. Tradycyjny indyjski system leczniczy, który skupia się na utrzymaniu zdrowia.
Kiedy wiesz, co jest dla Ciebie dobre, dbasz o siebie na co dzień, żyjesz w zgodzie ze sobą, unikasz wielu chorób. Nie wszystkich. Ajurweda mówi, że każdy z nas jest inny i powinien w nieco inny sposób dbać o siebie. To bardzo cenne. 12. Podróże do Indii. Do Indii jeździłam już wcześniej, ale wtedy to były wyjazdy typowo turystyczne. Teraz jeżdżę z jogą i ajurwedą. Bywam w szkołach jogi, praktykuję, uczę się z indyjskimi nauczycielami w międzynarodowych grupach. To wspaniałe doświadczenie i jogiczne, i życiowe. W tym roku byłam w klinice ajurwedyjskiej, co opisuję na swoim blogu. To jest zupełnie inne poznawanie kraju niż typowo turystyczne. Taka podróż jest głębsza, ciekawsza, bardziej poznawcza. Mnóstwo się uczę w trakcie każdego wyjazdu i kocham Indię coraz bardziej. Wspaniały nauczyciel medytacji Vikal, który kłania się przedmiotom. Saji Ramaswami, nauczyciel filozofii, którego cały dobytek to jedna koszula i spodnie. Uni, który stworzył zaciszne, wspaniałe miejsce w Kerali dla ludzi kochających jogę. Manish, kucharz ajurwedyjski, który tworzy arcydzieła kulinarne. Mnóstwo wspaniałych ludzi i niezwykłych wizji świata. 13. Przyjaciele. Dzięki jodze poznaję wspaniałych ludzi, nauczycieli i współuczniów w Polsce, w mojej szkole jogi, na warsztatach i na świecie. Dzięki jodze mam znajomych na wszystkich kontynentach. Z niektórymi spotykałam się już nieraz po wyjeździe z Indii. Kiedy byłam w Stanach, umówiłam się z Tresą, mieszkającą w Waszyngtonie. Alice z Hongkongu przyjechała do mnie do Polski. Spotkałyśmy się też w Chorwacji, akurat obie byłyśmy tam w tym samym czasie. Mikael z Niemiec, który podróżował po Indiach wiele miesięcy, miał malutki plecaczek i dwie skarpetki, czarną i brązową. Amerykanka Tresa przyjechała do Indii ze znajomymi. Następnego dnia po przyjeździe przerażeni znajomi bukowali bilety powrotne, a Tresa została i ruszyła w podróż sama. Mija już 7 lat jej samodzielnej podróży. Simi, która opuściła Indię z rodzicami w wieku 10 lat, teraz 50 lat później co roku wraca do Indii, żeby poznawać swoje korzenie. Dziś jesteśmy daleko od siebie, ale blisko. Wszyscy jesteśmy jogą, czyli jednością. 14. Wiedza. Kiedy zaczęłam ćwiczyć, joga interesowała mnie coraz bardziej, zaczęłam czytać książki poświęcone jodze, to kopalnia wiedzy, różnych ujęć, spojrzeń, to mnie zachwyca. I z tego zachwytu powstał blog. 15. Blog. To jest ostatnia rzecz, którą zyskałam dzięki jodze. Zaczęłam pisać i nagrywać, mogę mówić do Ciebie i to da mnie wielka radość. Dziękuję, że jesteś ze mną. Może też masz swoje doświadczenia z jogą? Zmieniła coś w Twoim życiu? A może właśnie nic nie zmieniła? Proszę, podziel się tym ze mną.